Temat samobójstwa to w społeczeństwie olbrzymie tabu. Na pewno nie jest łatwiej, jeśli historia samobójstwa, którą chcielibyście komuś opowiedzieć albo którą chcielibyście przemilczeć, to historia waszego ojca. Tak właśnie jest z Davidem Vanem, autorem legendy o samobójstwie. To zbiór opowiadań, 6 opowiadań, które łączy właśnie temat samobójstwa ojca. I jest to wątek autobiograficzny, który znajdziemy w tym zbiorze. David Van stracił ojca, kiedy miał 13 lat. Ojciec popełnił samobójstwo i ta książka jest swego rodzaju autoterapią. Autor pisał ją przez wiele, wiele lat. I razem z tą książką, razem z tymi opowiadaniami starał się przepracować traumę, w jakiś sposób podjął próbę wybaczenia i zrozumienia tego, co zrobił ojciec. W książce poznajemy Roya oraz jego ojca Jima. Zbiór opowiadań to właściwie całe życie Roya. Na początku jest on kilkuletnim chłopcem, później nastolatkiem, a na samym końcu dorosłym mężczyzną. Obserwujemy jego dojrzewanie, ale też sposób radzenia sobie z traumą. On stara się jak najwięcej dowiedzieć, jak najwięcej przepracować i przede wszystkim też uwolnić gniew, bo nad tym zbiorem opowiadań ciąży olbrzymi żal i olbrzymia dawka gniewu. W pierwszych opowiadaniach Roy wspomina swoje życie rodzinne, życie z ojcem, z matką przed samobójstwem. Wspomina rozwód rodziców i wspomina to, w jaki sposób później potoczyły się losy zarówno matki, jak i ojca. Wspomina nowych mężczyzn matki, wspomina kilka nowych żon ojca i dostajemy też taki portret tego, jakim człowiekiem był Jim. Jest to bardzo dobrze zrobione, dlatego że z każdą kolejną stroną ja osobiście nienawidziłam Jima coraz bardziej. Jim ukazuje się nam jako postać absolutnie obrzydliwa, egoistyczna, samolubna. Poznając historię sprzed samobójstwa, dowiadujemy się, co tak naprawdę mogło Jima do tego samobójstwa popchnąć. Okazuje się, że tak jak nie był w stanie wcześniej dotrzymać wierności swojej żonie, matce Roya, tak właściwie nie jest w stanie wejść w żadną taką solidną relację z żadną kolejną swoją żoną, czy narzeczoną, lub dziewczyną. Odchodzi od każdej z nich, zdradza je, nie jest w stanie się w żaden sposób emocjonalnie ustatkować. Ze zawodu jest dentystą, ale bardzo szybko praktykę porzuca na rzecz rozwijania pasji i różnego rodzaju zainteresowań, dziwnych hobby, które nakręcają coraz bardziej taką spiralę niepokoju, również finansowego, dlatego że on na tych swoich pomysłach jedynie traci. W końcu Jim popełnia samobójstwo, jest to moment absolutnie przełomowy. Zmienia się życie Roya, zmienia się życie matki, zmienia się życie tej małej komórki rodzinnej, którą po sobie Jim pozostawia. Najciekawszym, jednocześnie najdłuższym opowiadaniem ze zbioru jest opowiadanie Wyspa Sukwen. Opowiadanie jest dwuczęściowe i naprawdę niesamowite. I łączy się też z nim niesamowita historia. Ojciec Davida, czyli autora tych opowiadań, popełnił samobójstwo, kiedy jego 13-letni syn, David, odmówił mu wyjazdu na Alaskę. To był pomysł właśnie ojca Davida, żeby na rok wyjechać na Alaskę, kupić dom na jakimś pustkowiu i przez rok walczyć o przetrwanie, zrobić sobie taki survival. Być przez rok tylko z synem i tylko z naturą, nieposkromioną naturą Alaski. No i David odmówił. I zaraz właśnie po tym jego ojciec popełnił samobójstwo. W opowiadaniu Wyspa Sukwen mamy historię, która mogłaby się zdarzyć, gdyby David się zgodził i gdyby pojechał z ojcem na taki survivalowy wyjazd. To opowiadanie jest niesamowite. Tam jest niesamowita dawka emocji. To jest najbardziej chyba autoterapeutyczna opowieść z tych wszystkich, które tutaj znajdziemy. Jest to zupełnie alternatywna ścieżka, dlatego że tutaj ojciec nie popełnia samobójstwa, po prostu wyjeżdżają, zamieszkują wyspę na rok. Nie wychodzi z tego nic dobrego. I to jest niesamowicie emocjonujące opowiadanie, dlatego że mamy tutaj zupełne
odwrócenie pewnych takich archetypów i mitów. Tego mitu męskiej wyprawy, męskiej wycieczki. Wszystko jest przedstawione zupełnie na opak. To nie ojciec opiekuje się swoim 13-letnim wówczas synem. Odwrotnie, to syn opiekuje się ojcem, który zdaje się z każdym dniem zatapiać coraz bardziej w szaleństwie i w depresji. Nad całym tym wyjazdem ciąży klątwa wręcz. To się nie może po prostu udać. Ojciec jest w fatalnym stanie psychicznym, a jego dziecko, 13-letni syn, patrzy na to, jak ojciec coraz bardziej traci zmysły, zatapia się w jakimś swoim niepokojącym, mrocznym świecie. I pociąga syna za sobą, opowiada mu rzeczy, które żadne dziecko nie chciałoby słyszeć od rodzica, a już na pewno niedorastający chłopak. Wyspa Sukwen to alternatywna ścieżka historii i to taki, powiedzmy, troszeczkę eksperyment, dlatego że zaburza to pewną historię, którą poznajemy w opowiadaniach przed nim, ale też po nim, dlatego że po opowiadaniu Wyspa Sukwen wracamy do tej linii zdarzeń i linii fabularnej, którą poznaliśmy wcześniej. Ja jednak muszę Wam przyznać, że całe opowiadanie Wyspa Sukwen przeczytałam bardzo szybko, jednocześnie zatrzymując się co chwilę, dlatego że język Davina Vana niezwykle mi się podoba. Nie znajdziecie tutaj ckliwości. Ten język jest niezwykle suchy i wycyzelowany. On jest tak przejmujący, dlatego że staje w kontraście z całym wachlarzem emocji, które tutaj widzimy. Emocji zarówno Roya, jak i Jima, dlatego że właśnie w opowiadaniu Wyspa Sukwen po raz pierwszy mamy okazję zobaczyć świat z perspektywy właśnie ojca, Jima. Dowiadujemy się, co siedzi w jego głowie, zaglądamy tam na chwilę i to jest eksperyment, który moim zdaniem był niezwykle udany. Legenda o samobójstwie to niezwykła, sprawna, gorzka narracja i to czyta się bardzo dobrze. Ta książka w żaden sposób nie jest przegadana, te opowiadania tak naprawdę są anatomią bólu i żałoby, ale też złości. Ja mam wrażenie, że nie doszło tutaj do żadnego takiego całkowitego wybaczenia. Ja miałam cały czas wrażenie, że Roy przez całe swoje życie stara się w jakiś sposób tę złość upuścić. Jako młody nastolatek, chłopak strzela z wiatrówki do lamp ulicznych, żeby tym bezsensownym aktem wandalizmu dać głos, dać wyraz jakoś temu, co się dzieje w jego wnętrzu, a dzieją się rzeczy niepokojące. On dorasta bez ojca, ale też dorasta z tą niesamowitą historią, którą nosi w sobie, i stara się z nią oczywiście poradzić, natomiast no to nie jest łatwe. Sam Roy w pewnym momencie mówi, że cała ta survivalowa wycieczka, to przetrwanie, ta walka z zimą, ze śniegiem, z głodem na wyspie jest dla ojca jedynym sposobem, by żyć dalej. Jest jedynym sposobem na życie, który on jest w stanie w tym momencie wymyśleć. Ucieczka przed wszystkimi i przed wszystkim, zupełna głusza, cisza i bezludzie. To jest to, co ojciec Roya wymyślił, żeby jakoś jeszcze żyć. To jest jego metoda na opracowanie rzeczywistości. Ta rzeczywistość w cywilizowanym świecie jest dla niego zupełnie nie do przyjęcia. On nie jest w stanie sobie poradzić z relacjami z kobietami, z rodziną. W związku z tym ucieka razem z synem na bezludną wyspę. Zupełnie samolubnie i egoistycznie zabiera ze sobą nastolatka i chce, żeby razem, wspólnie przez ten rok z jednej strony przetrwali, ale z drugiej strony też zbudowali sobie taką nową rzeczywistość. To jest taka eskapistyczna podróż, która ma naprawić wszystko, a tak naprawdę zupełnie wszystko niszczy. Mamy historię przerośniętego ego i irracjonalnego dążenia do katastrofy. Mamy tutaj młodego chłopca, który opiekuje się swoim ojcem. Mamy tutaj historię zmagania z naturą, ale też trudnego dorastania, bo jak łatwo sobie wyobrazić, dorastanie u boku takiego ojca jest dużym wyzwaniem. Sam Roy jest też niesamowitym bohaterem. On jest dosyć bierny, to znaczy jest w tym wszystkim, co robi mu ojciec, zachowuje bierność, stara się mu pomóc jak tylko potrafi, stara się mu towarzyszyć w jego szaleństwie, ale jednocześnie w ogóle nie próbuje sam siebie ratować. Jest jak ryba
którą ktoś złowi i po prostu wyrzuca na skały. On nie jest w stanie nic zrobić i tylko przygląda się temu, co ojciec robi sobie oraz wszystkim innym. To jest niesamowite, dlatego że właśnie ten motyw bezbronnego stworzenia, które patrzy na swojego oprawcę i czeka na jego ruch, pojawia się w tych opowiadaniach bardzo często i jest to dosyć wymowna symbolika. Mamy tutaj również symbolikę śmierci, dlatego że oprócz śmierci Jima, tutaj umiera niezliczona rzesza zwierząt i ten opis oprawiania zwierząt jest również bardzo symboliczny, dlatego że bardzo często w wewnętrznościach tych zwierząt młody Roy dostrzega oczka, które na niego patrzą i czekają na kolejny ruch. Ta bierność połączona ze strachem, z takim paraliżem wywołanym przerażeniem, jest tutaj dojmującym motywem wszystkich opowiadań. Jim podniósł magnum z podłogi, na którą upadło. Przystawił lufę do głowy, ale odłożył broń i dziko się zaśmiał. Nawet nie potrafisz się zabić, powiedział na głos. Potrafisz się bawić tylko w samobójstwo. Legenda o samobójstwie to naprawdę bardzo dobry zbiór opowiadań. To opowiadania, ale raczej nie powinno się ich czytać oddzielnie i raczej należy tutaj zachować chronologię, dlatego że one się ze sobą łączą. Ja za opowiadaniami osobiście nie przepadam, ale tutaj po prostu było warto, było niesamowicie warto. Lektura pozostawiła mnie z taką satysfakcją. Losy Roya, Jima, matki, one są bardzo poruszające, ale też bardzo gorzkie. Oprócz tego całego ładunku emocjonalnego, oprócz tej autobiograficznej historii, mamy tutaj też Alaskę. I Alaskę świetnie opisano. Ja na Alasce nigdy oczywiście nie byłam, ale klimat tego surowego, zimnego miejsca, w którym człowiek pozostawiony zupełnie sam musi walczyć o przetrwanie i wraca do takiego pierwotnego stanu umysłu, niezwykle mi się spodobał. Naprawdę sięgnijcie po legendę o samobójstwie. To historia ciężka, to historia bardzo refleksyjna, a jednocześnie taka anatomia żałoby i też anatomia złości po prostu, dlatego że tutaj po samobójstwie pozostaje złość. Pozostaje złość, pozostaje gorycz, pozostaje niezrozumienie i te emocje w tej lekturze bardzo mocno widać. Pozostaje mi Was tylko zachęcić do sięgnięcia po legendę o samobójstwie, bo to jest naprawdę bardzo dobra rzecz. Jest to proza zdecydowanie najwyższej próby. Będę czekała na kolejne książki tego autora, które będą wydane w Polsce. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i życzę Wam przemiłego popołudnia. Cześć!